Witam Was, kochani, dziś w nowym filmiku. Denko, no w sumie tak, no bo produkty się pokończyły, chcę wyrzucić opakowania. Kilka nowości, kilka tych samych i zaczynamy. Słuchajcie, szampon Johnson & Johnson Baby. Jak jest napisane, nie szczypię w oczy, nie plączę włosów, rewelacyjny szampon. Zawsze do niego wracam, to jest mój top ten. O właśnie, a propos, słuchajcie, napisałyście mi trzy w sumie chyba, tak, dwie wiadomości mailowe prywatne i jeden komentarz. Momencik, sekundka. Za Was przepraszam, kurier zadzwonił do drzwi. Nie kolejna paczka, nie do mnie. Pomylił się po prostu. Jeszcze raz, Johnson Baby, mój ulubiony. W pierwszej dziesiątce, top ten powinien być najlepszych moich produktów całego roku. W sumie chyba życia nawet, bo dawno, kiedy wchodził na rynek, już był dobry. Cały czas chyba receptura się nie zmieniła, także spoko. I wracając do mojej myśli, że dostałam dwie wiadomości prywatne, jeden komentarz, gdzie prosicie mnie, bo lubicie moje Denka i Hole, ale bardziej Denka, i prosicie mnie o to, abym nakręciła takie filmy top 5, top 10 najlepszych, może i najgorszych produktów. Myślałam o tym, szczerze mówiąc, wcześniej, zanim otrzymałam od Was wiadomości, myślałam o nich, o takich filmach właśnie. Chyba zrobię takie filmy. Jest mi też trudno, to znaczy w sumie powiem Wam tak, jest łatwo zrobić teraz na przykład dwa oddzielne denka, czyli co, czyli podzielić te na lepsze i na gorsze, ale tych gorszych zawsze jest dużo mniej, chociaż w sumie. Obiecuję, zrobię taki filmik, spróbuję chociaż nakręcić, zobaczymy jak się sprawdza. Jak się sprawdza, jak się przyjmie, nie jak się sprawdza. Sprawdza to się ten szampon u mnie, jest rewelacyjny, naprawdę. Polecam, jeżeli nigdy jeszcze nie miałyście takiego szamponu, a macie naprawdę problemowe włosy, grubsze jak ja, albo nie możecie ich rozczesać, albo no nie wiem, kręcone, Johnson Baby, jak znalazł. To nie jest też z tych tanich szamponów, one to Johnson's Baby, jeszcze go wezmę, jest z tych droższych, z tej górnej półki, ale faktycznie, no, cena, tak, cena do jakości jak znalazł. Trix, kamień i rdza, u mnie się w ogóle nie sprawdził, wiecie, ani nie, no nie wiem, ani nie zostawiając na 5 na 10 minut tego płynu w muszli klozetowej, żeby chociaż czystsze było. Tu niby jest tylko, że zlewy i co to jest? I kran, tak. Kran, dzięki za podpowiedź. I kran. No niby o toalecie nic nie ma, no ale wiecie, kamień i rdza, czy w toalecie, czy w zlewie jest tak samo. Więc no u mnie akurat do toalety, ja to kupiłam i do toalety się nie sprawdził. No nie wiem, może u Was macie mniej kamienną wodę, więc u Was się może sprawdzi. Na nie. No wiecie, to jest jeden z tych takich najtańszych płynów do naczyń, aloesowy. Czemu nie? Wiecie co, bo ja sobie przelewam z tych dużych butli, mam takie małe te dozowniki w kuchni po prostu i też z pompką. Po prostu niby bardzo wodnisty, akurat to jest końcówka, niby bardzo wodnisty jest ten płyn do naczyń, tak, ale tą pompkę od tego dozownika, co ja przelewam, tą mniejszą pojemność, zatyka ten dzióbek. Nie wiem jak to się dzieje, już mam od roku te pojemniki i za każdym razem zmieniam płyny do mycia naczyń i wcześniej nigdy mi się nic takiego nie działo z żadnym płynem. Nie wiem czemu. No mówię, żeby to był jakiś taki glutowaty, no to wiecie, zbiera się, wiadomo, trzeba trochę tam przeczyścić. No nie wiem, jak wiecie, używam pompki na gąbkę, po prostu sika we wszystkie strony, no bo się zatyka końcówka tej pompeczki. Tutaj zużyłam do WC, o jeszcze zostało trochę żelu. Słuchajcie, pierwsze to mój błąd, bo odkręciłam całość, tak jak tutaj jest taki koreczek. Odkręciłam całość i włożyłam do toalety odwrotnie, no to oczywiście to było tak, że to zrobiło
i już było po, to było kwestia 10 sekund, no więc stwierdziłam, że jednak trzeba nie odkręcać tego, tylko po prostu, bo tu było zabezpieczone, teraz jest dziura, ale tu było zabezpieczone, po prostu przebiłam tą dziurę i wsadziłam do tego, włożyłam do tego koszyczka. Zawiesiłam zawieszkę na muszli toaletowej i faktycznie to tak sobie klap, 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 ale czy to odświeża? No odświeża, nawet nie pachnie niczym, to naprawdę niczym nie pachnie. Cytryną niby miało, no ale no, u mnie się nie sprawdza. Sprawdziłam, przetestowałam, u mnie nie daje żadnych rezultatów, a na pewno nie odświeża, czyli nie pachnie i na pewno nie wyczyszcza od kamienia i rdzy. Słuchajcie, zużyłam dwa te wielkie woski, te tarty takie wielkie. W sumie nie wiem, czy tarty to się nazywa, tylko te takie malutkie woski, czy te duże, które sobie zakupiłam teraz pod wpływem mojego widza, czy widzki, już nie pamiętam. Pozdrawiam Was wszystkich. Słuchajcie, jabłko, cynamon i trochę, o jest, okej. I lawenda. Ja za lawendą nie przepadam. Przepraszam za skojarzenie, ale kojarzy mi się z cmentarzem, nie wiem czemu. Ale tu akurat ten wosk delikatnie pachnie, naprawdę, rozchodzi się, tylko wiecie, ja szkoda, że nie przyniosłam. On jest taki kwiatek i każdy listek, że tak powiem, jest oddzielnie, że można normalnie się łamie, nie brudzi się rąk, bo on delikatnie się po prostu te kaneczki się rozdziela i się wrzuca wkłada do kominka. Przy jednym, przy dwóch nie czuję żadnego zapachu. Ja używam 4-5, wiecie, do samej góry, jak się roztapia, to jest prawie pełniutko z końcem tego kominka. No i u mnie wtedy się sprawdzają te zapachy. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że moim zdaniem, moim skromnym zdaniem powinno być tak, że lawenda powinna być słabiej pachnąca niż cynamon jabłkowy. No niestety, cynamon tutaj jest taki, wiecie, to już któryś raz rzędu mi się sprawdza coś takiego, że zapach cynamonu, jabłko z cynamonem nie pachnie tak intensywnie, jakby się zdawać mogło. Także ja jestem zadowolona, ja do nich jeszcze wrócę, jeszcze mam ten najładniejszy, który się podoba też mojemu mężowi, czyli ten świeża bawełna, chyba coś takiego. I wanilia. No wanilii to chyba będę najpierw używała po jednym kanku, bo ja za wanilią to w ogóle jest u mnie efekt odwrotny zapachu. Ja nie przepadam za wanilią. Nic, co jest waniliowe, nie toleruje mój organizm ani a propos jedzenia, ani wąchania. Także spróbujemy po jednej i dam Wam znać, jak po prostu wykorzystam. Moje ulubione, najtańsze, trzypak z Biedronki, chusteczki. Używam do wszystkiego, do tego, co są przeznaczone, do kurzu, do ścierania kłaków, do ścierania kurzu w samochodzie. Się zająknęłam, bo chciałam coś innego powiedzieć. Do podszawkami czyszczenia, do płytek w łazience. Oczywiście potem płytki to trzeba jeszcze potem na sucho, bo zostają takie białe smugi. Ale jak się suchym ręcznikiem przetrze, czyste, rewelacja. Słuchajcie, i tu mam... Tu Wam pokażę, przesunę troszeczkę sorki. Tu mam taki miszmasz. I teraz tak, tu jeszcze jest tak w miarę spoko. Pokazywałam Wam zaraz, jak zaczynałam nakręcać filmiki we wrześniu zeszłego roku, że ja, tu jest bronzer, tu był bronzer, tu był róż. Ja ani bronzera, ani różu nie używam na policzki. Po prostu traktowałam je jako cienie. Ja lubię eksperymentować, wiecie, ci z Was, którzy mnie oglądają od początku, albo przynajmniej kilkanaście moich filmików obejrzeli, wiecie, że jestem dziwna i ja różne triki robię i w domu, i na twarzy, i na ciele własnym. Tutaj też używałam jako cienie. Najszybciej oczywiście róż mi się skończył, no bo więcej go używałam niż tego bronzera, ale też wrócę do niego. Czy on ma termin przydatności jeszcze? Ma jeszcze prawie rok, no a ja zużyłam już po prostu róż. Oj, przepraszam, nie mogę otworzyć. Pudełeczko się, słuchajcie, to się nie osypuje, patrzcie. No troszeczkę, no ale no kurczę, no przy takim, to był najtańszy produkt, produkt chiński chyba, jeżeli dobrze mi się wydaje, że kupiłam na bazarze chińskim. Nie będę w Was wprowadzać, bo nie pamiętam, bo to naprawdę było ponad rok temu, w wakacje bodajże, także do wakacji jest rok i jeszcze ponad rok będzie gwarancja. Także ja już nie zużyję tego, ja po prostu chcę się pozbyć, no bo ja mówię, bardziej używałabym różu niż bronzera, a jak kupię całość, no to po co mi dwa bronzery, którego i tak nie wykorzystam. Po prostu... O! I to jest właśnie to, że nic się z pudełkiem nie stało, a za to bronzer pękł. No, czyli to już stało się
zadość, należy wyrzucić opakowanie. Słuchajcie, zużyłam, bo poprzednio Wam nie pokazywałam, chyba że całe opakowanie podgrzewaczy, podświetlaczy, 100 sztuk, zawsze jest 5, więcej, ostatnio nawet chyba było 7, jak liczyłam, także zależy od sprzedawcy. Ci, co mają woski z Was, woski, kominki na woski i palą świeczki, woski, podgrzewacze, także wiedzą, o czym mówię, 100 sztuk, około 11 zł na Allegro. I co? Pokazywałam Wam ostatnio, zakupiłam grzebień drewniany, pierwszy raz w życiu miałam drewniany, był w takim fajnym opakowaniu, nie wiem, kwiat wiśni czy coś, w każdym razie coś tak z chińskiego, super się rozczesują włosy. To jest mój zużyty, chcę się go pozbyć. Ja używam przeważnie właśnie plastikowego albo metalowego, z takim szpikulcem też się fajnie rozprowadza, rozczesuje, rozprowadza na włosach, może być spoko. Teraz używam tego drewnianego, ja jestem zadowolona. Do jakiego wrócę następnym razem? Nie wiem, jak się trafi. I słuchajcie, dwie rzeczy do kuchni. No, moja magiczna już jest zniszczona totalnie, przypalona słoninką. Sławetna łyżka magiczna drewniana idzie w odstawkę. Będzie nowa. I nóż. Słuchajcie, dlaczego przychodzę z nożem? Ponieważ są dwa rodzaje tych małych, najtańszych noży. One w sklepikach osiedlowych i na stronach internetowych od 50 groszy do 3 zł bodajże chodzą. Ale jest jedna różnica. Nie mam tego drugiego. One niby wyglądają tak samo. Podobnie może. Nie mają tej dziurki tu, te drugie. I są węższe tutaj. Ta rękojeść, że tak mogę powiedzieć, no akurat nie w noszu kuchennym, ale no to do trzymania ta rączka jest węższa i nie ma tej dziurki. I one wszystkie są w tej samej cenie, ale tamte są tak tępe, że nie idzie nimi nic zrobić. A te z dziurką właśnie i szerszą tą rączką są rewelacyjne, ostre. On jeszcze jest ostry, tylko zobaczcie, no jakby to powiedzieć, Julka chciała odkręcić śrubkę i śrubka po prostu się nie dała odkręcić, ale za to nóż się zniszczył, no i ten cypek już mi przeszkadza, bo haczy po prostu o denko, jak o właśnie a propos denko muszę sobie jeszcze kupić. Także co, akcentem nożowo-denkowym żegnam się z Wami cieplutko, jeszcze na koniec pokażę Wam moje zdenkowane produkty i co? I do jutra, do zobaczenia. Mam nadzieję, że będziecie oglądać i czekać na mnie cierpliwie. Pa, pa!